Kolejne osoby, które chcą i z dziećmi się tarabanią do informacji turystycznej, a informacja turystyczna jest po prostu zamknięta, jest nieczynna. No, widzisz, jak to wszystko się zgadza. No, a dziadówki siedzą, wiesz, mają ciepłą posadkę, a ludzie z zagranicy się pytali, jak tu dojść, bo przecież nawet nie wiedzą, co to jest Pałac Kultury Stalina i Lenina. Przecież Polska komunistyczna, Polska też słabo wierzy. Nawet to jest taki fluid, wpływ komunizmu na moherów. Też w nic nie wierzą, bo na msze im się nie chce, nic im się nie chce. I jeszcze dziwią się, na przykład ta von Lipski z Wielkopolski, albo ta Grecja, prawda? A ja puszczam specjalnie Radio Maryja, no i tak sprawdzamy, jak to w telewizji Czwórce, podpuszczając, jak one się będą zachowywać, a tam ten bus, szary bas, też z lotniska jedzie kolejny do Pałacu Kultury Stalina i Lenina, centrum tam, z tamtej strony przy Marszałkowskiej i prosto do Anglo-Ameryki, Białystok. A tu w Warszawie Państwo zobaczą, jak to się mówi, wielkie filary, wielka tourist information, ale co to z tego wynika? Wielka wiocha, że nawet nie jest powiedziane, że tu jest jakaś przerwa, tylko że zaraz wracam jak w kiosku. Bezczelny dziaduły, no. Tylko napisać skargę na e-mail, czy jak? No daj spokój. Obrzydliwe dziaduły. Ciepła posadka, tu jedna babka jak wydzwaniała do tych koleżanek swoich, bo przecież tutaj 3-4 powinny siedzieć, boherowe, i wydzwaniała, ta nie może jej zastąpić. Ta nie może jej zastąpić. Ta nie może zastąpić. A ona mówi tak, o kurczę, o kurczę. Ja tak przy tych komputerach, ale słyszę, a ta o kurczę, o kurczę. No i tak niepocieszona, jakby po prostu praca to dla niej no była z uciążliwością. Przecież ona ma pieniądze, siedzi na ciepłej posadce. Takie są Polki, ja bym zabrała pracę. Jeszcze raz przyjąć do pracy innych. Przecież są ludzie chętni do pracy, którzy tej pracy nie mają, tam wymienić czy co, jeżeli praca jest tutaj w Polsce wielkie halone, wiecie Państwo, w żebracznicach. Oni tu nie pracują, oni tu żebrzą. 3 dni popracują, to najwięcej, a potem już jak nie mecz, ach się cieszą, nawet teraz Polska to już nie swoim meczem się cieszy, bo teraz Polska już odpadła, to teraz będą udawać, wiesz, jak nie Amerykanów, to będą Niemców udawać, jak nie Niemców, to jeszcze jakichś innych, że to oni nie odpadli, wiesz, głupio chytre, najmądrzejsze, salcesony warszawskie, z Pragi południe czy z Pragi północ. Takie cytaty różnych tych innych ludzi też stosują, jakoby rzeczywiście byli nie Polakami, jakoby nie katolikami byli, bo nie chcą się do swojej wiary rzymskiej, rzymsko-łacińskiej, katolickiej przyznać, bo one ciągle kręcą. No, tak jak ta cyganeczka, no wiecie Państwo, cygano, że to dziadę gadę. Cyganeczka, muszę grać, mówi cyganeczka. A tutaj z tyłu w Pałacu Kultury Stalina i Lenina cyganeczka się wyrobiła w teatrze dramatycznym, tylko z tamtej strony. Znowu idą kolejni ludzie. Jeszcze wiecie Państwo, jak tacy jacyś młodzi, ale matka z dzieckiem. Ktoś jedzie przez całą Warszawę do tej informacji turystycznej jako do jakiegoś cuda. Myśleli, że to jest jakiś wielki cud, a to jest wielkie nic. Wielki, to tak samo jak te audycje w Radiu Tok FM dzisiaj. No nieczynne, nieczynne. Myślałam, że to napięcie rośnie, bo to one mówią o filmie, a to nic takiego, nic ciekawego. Biblia najciekawsza.